Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Nightmares from the Deep 3, Davy Jones. Teraz tak, co będziemy robić w tym odcinku? Przede wszystkim muszę sobie trochę przypomnieć, co ja tu robiłam ostatnio, ponieważ poprzednie dwa odcinki nagrywałam dość długi czas temu i niestety moja pamięć się nieco zaciera, ale z tego, co tu przeczytałam, to idziemy do Wieży Paktów, tak? I że potrzebujemy tej przepustki jakiejś. Okej. Aha, i z tego, co czytałam w komentarzach, przynajmniej część komentarzy, bo tak, pewnie do czasu publikacji tego odcinka będzie więcej, ale z tego, co czytałam, to wspominaliście mi, że gdzieś chyba na łódce i na... Nie, na plaży był konik morski, tylko ja go chyba zebrałam w końcu. Sama nie wiem, bo może w drugim odcinku to zrobiłam, po prostu ja już nie pamiętam tego, bo on był tutaj chyba. To mi wspominaliście? To chyba go zebrałam. No dobra, to nieważne. Ale tu jest jakaś akcja do zrobienia. Co ja mam w ekwipunku? Pusta przepustka, rękawica, klucz do celi i dwa dublony. Tu mi się coś świeci. A to tu pasuje. A może to stąd wzięłam po prostu. Kurczę, przepraszam, trochę mi zejdzie teraz na przypominaniu sobie, co ja tu robiłam, ale... Niestety nic nie poradzę, że miałam tak długą przerwę. To biuro prawnika się świeci, bo... Czemu właściwie się świeci? Bo muszę tu zrobić tą przepustkę. To tu, tak? Nie znam jeszcze kierunku ani siły wiatru. Aha. No to tą kartę musimy mieć, tak? No ale nic innego nie mamy. Klucz do celi i rękawica. Temu panu też coś brakuje. Ale nic takiego nie mam. Z nią już pewnie rozmawiałam właśnie. A ten klucz nie pasuje tutaj? Okej. Dobra. Jakoś znaleźliśmy dalszy ciąg naszej trasy. Szczurek. Czy są jakieś koniki morskie? Tajne. To tu mamy. Te osy są agresywne. Okej. Symbol alchemiczny. Ktokolwiek go tu wyrył, musiał wiedzieć to i owo o sztuce alchemii. Aha. Nie wiedziałam, że to symbol alchemiczny. Co to? Wydaje mi się, że kwiat jeszcze w pełni nie rozkwitł. To tak jakby... Kurczę, bo one mi tu przeszkadzają. Kwiaty wypiły już całą wodę. Aha. Nie mam wody za bardzo. Tu mogę na... Aha, super. Jeżowce strzegą tej części niecki. Nie włożę tam ręki bez jakiejś ochrony. A, tu mamy rękawicę po to. Co to? Jakiś robaczek chodzi. Wiem, jak wypełnić warunki paktu, ale Davy nie chce mnie słuchać. Teraz jestem jego więźniem. Tyle razy próbowałem uciec. Raz włamałem się nawet do wieży paktów, podrabiając przepustkę w biurze prawnika. O, to jest to, co chcemy zrobić. Znalazłem tam swój pakt, ale nie da się go zniszczyć. Próbowałem go spalić, podrzeć, zatopić w oceanie, wszystko na nic. Jest tylko jeden sposób, by anulować umowę z Davym Jonesem. Będę nad nim pracował niestrudzenie, O'Malley. No kurczę, to znaczy, że my też chyba nie damy rady go zniszczyć. Ciekawe. No dobra, rękawicą. Co to jest? Igła wiatrowskazu. Aha, okej. Tylko nadal nie znamy kierunku.
Aha, to pokazuje na to. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich. Ta cela należała do niejakiego Johna O'Malley'a, który nie dotrzymał warunków paktu z Davym Jonesem. Z powodu dalszej niesubordynacji był to torturowany i został wtrącony do kopalni. Niezbyt przyjemnie. No, pobujać. Więc to nie daje chyba. No okej. O, tu coś jest. Więcej dziwnych rzeczy. Mur książkowy, okej. Ukradłem sól, której Davy używał do posypywania moich ran. Może to na jakiś czas powstrzyma jego okrucieństwo. Aha. To jest to. A to jest to sól. Interesujące. O! Puzzle kolekcjonerski. Jej. Dobra, to czy teraz mogę nabrać wody w tym? O, dziękuję. I bym chciała właśnie tutaj dolać tej wody. Jej, jaki ładny kwiat się rozwinął. Dobra, co my tu mamy? Płyta kodeksu 1/3. O kurczę. Okej, okay, wszystkie osy poleciały tam. Czy w takim razie jest tu coś jeszcze do roboty? Chyba nie. Możemy iść na dziedziniec w sumie. Mogę dać strażnikowi dublon. Aha, bo on zbiera dublony. No tak. Ale chciałam właśnie zebrać wszystkie chyba, zanim to nastąpi. Co za piękny zamek. Czy to ta sama dziewczyna, którą widziałam na plaży? Chyba musimy wygrać jakąś melodię. Konkretną. Aha, tu nam brakuje jeszcze jednej rzeczy. Tu się nie dostaniemy. Tutaj też już nie ma co, z tego co widzę. Pewnie się nam świeci, bo możemy tam wejść ogólnie, tak? Coś na moście. Mamy, co to jest? Wiatrowskaz. A, czy to będzie tu pasowało? Super. 3W. Teraz znam siłę wiatru. Czy ja mam to zapisać, czy to się samo zapisze? Rolka. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy to co się dzieje. The weather changed. At least the moon phase is still the same. Okej. Czy to w takim razie się zmieniło? Nie. Dobra. To idziemy do biura prawnika. I spróbujemy tu coś ogarnąć. Aha, to jest rolka... Nie, już myślałam, że rolka 1/3. Czy ja to mogę gdzieś tu wcisnąć? Nie. Wprowadzenie, ale w maszynie wciąż brakuje rolki. No to jest rolka. Jak ja mam tu wsadzić? Chyba czegoś nie ogarniam. No tego już nie zabiorę. Może to... Może to... Coś tu brakuje jeszcze w tej rolce. Coś na plaży ciągle mi wskazuje też. Gdzie oni gniazdo? Może przez ten dublon.
No, kurczaki. Czemu ta rolka tu nie pasuje? Może tu? Aha, okej. Okay. Brawo ja. Nie myślałam, że tu, bo to tak pasowało określić. A to faza księżyca po prostu jest chyba. Ustaw aktualną siłę i kierunek wiatru, zachmurzenie oraz fazę księżyca. To ostatnio odczytaj tak, jak to robisz zazwyczaj. Aha. Okej. Okay. A co to ma? O kurczę, tego to ja nie wiem. Jaka jest siła? Ojojoj. Faza księżyca to ja kojarzę, to była ta. Siła wiatru to było W. A to było 3W. Dobra. Dobra, 3W, ale teraz nie wiem, która z tych. Albo może nie to, tylko z drugiej strony. Właśnie. Kurde. Może trafimy w któreś. O! To tak na chybił trafił, ale... Nie spojrzałam na pogodę, no. Dobra, wyryliśmy sobie. To chyba możemy wejść tam, gdzie trzeba. Mam taką nadzieję. Proszę. Wrota stoją otworem. Dobra, wieża paktów zakończone. Ojej, jak tu mrocznie. Ale wielkie schody do góry. Schody prowadzą na sam szczyt wieży, ale części z nich brakuje. To są wielkie... Takie wysokie księgi, znaczy półki z książkami. A tylko... O, konik morski. Co to? Do wszystkich urzędników wieży przed powieszeniem nowych paktów na ścianie należy przynieść je na górę do mego biura, Davy Jones. Co to? Aha, karta pirata. Tu się coś świeci. Co to jest? Kodeks tłumaczy pakty. Wszystkie zapisane są szyfrem Davy'ego Jonesa. Aha, to co potrzebujemy, jedną z trzech części. Co to? Nie, jeszcze nie działa. Aha, ja nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. Ale spoko. To chyba uruchomi schody. Mrok i zło. Okej. Mamy schody. A co jest tutaj? O, to jest nam potrzebne do zamku, żeby się dostać. Czaszki. Tu czegoś brakuje. Aha, jednej z ksiąg. Dobra. Pewnie będziemy musieli tu wrócić później. Dobrze, to chodźmy do biura Davy'ego Jonesa. O, księga akurat. Do biura Davy'ego Jonesa. Niestety jest zbyt ciemno, żeby się rozejrzeć. No niestety. Ciekawe, jak to rozświetlić. Nie masz ze sobą latarki, kobieto. Jak ty się przygotowałaś? Okej, najpierw posortuj księgi, aby odtworzyć labirynt na okładkach. Następnie ułóż czaszki tak, aby ich kolor odpowiadał kolorowi układanki. Nie, okładki, Boże. Rozumiem, że ta będzie na końcu. Znaczy nie wiem, no ale tak mi się wydaje. To wydaje mi się, że tak będzie. To tak, okej. Okay. O kurczę. O kurczę, to nie będzie taka prosta sprawa. Znowu mi robią trudności.
Aha, bo to nie zejdzie na dół. Dobra, tu już mam... ale musimy się pozbyć tego. No okej. Tylko teraz tu potrzeb... Kurde, nie muszę to zejść na dół. To jest problematyczne. Okej. Jesteśmy prawie w domu. Nie wiem, prawie robi wielką różnicę, ale... Może zrobimy to w ten sposób. O! No! Kurde! Jakie to jest upierdliwe. Sposób. Jest, dobra, dobrze. Okej, kolejna część. Dobrze. Tam nadal ciemno, ale możemy wejść do zamku chyba. Tylko nie wiem, jaką melodię mam wygrać. O kurczę. To będzie trudno. Coś czuję. A nie, myślałam, że te melodie będą bardziej skomplikowane, albo będzie kilka razy po prostu różne melodie i... Ale na szczęście... O! Hello! Cześć piękna. Eteryczne postaci. O, piesek. Chcesz iść za duchem? Nowe zadanie. Ślad ducha. Kim jest duch dziewczyny, którego widuję na wyspie? Wygląda tak młodo i niewinnie. Czyżby chciała mi coś przekazać? Intrygująco. Zaraz zobaczymy, ale tu mamy mnóstwo rzeczy do obejrzenia. Co to? Kolejny dublon. To klosz lampy, ale nie ma źródła światła. Może trzeba będzie wypełnić. To kolejna karta. Kolekcjonerska. Czy jest tu jakiś konik morski? Chyba nie. O, świetliki! Latają tak szybko, że nie złapię ich rękami. Aha, potrzebujemy coś, żeby ich złapać. Pewnie one nam pomogą rozświetlić wszystko. Okej, co my tu mamy? Znalezienie obiektów. Gąsienica. Tak na pierwszy rzut mi się rzuciła, że tak powiem. Tylko myślałam, że to konik morski, ale spoko. A co tam? Szklane kulki. Zobaczmy najpierw coś, co my możemy... O. Otworzyć. Szklane kulki. Nie wiem, co jeszcze. Tu jeszcze było zamknięte. Aniołek w ogóle jest gdzieś... Jakby... Nie wiem, gdzie. Aha, bo to trzeba złożyć. A, tutaj. Dobra. Mamy aniołka. To poszukajmy inne rzeczy. Kameleon, to na pewno znajdę. Jak zmienił swój kolor, to na pewno znajdę. Ja, coś dalej? Muszelki, igła i nić, perfumy.
Jak dawno nie grałam w te gry, więc będę musiała sobie przypomnieć. Mój skill z wyszukiwaniem rzeczy się pogorszył, z tego co widzę. Serce, ryba, okno. Tu jest ryba. Tu jest serce. Co to? Aha, kameleon! Okej. Okay. Igła i nić. A muszelki tu... Aha, tu są perfumy. Ważka, lalka. Lalka tu była. Ważki chyba nie widziałam. Jest jakiś stateczek. Nie chcę Mahjonga. Co to? Chyba nic. Jest nic istotnego. O, tu jest ważka. Okej. Co zostało? Muszelki, igła i nić i okno. O, tu jest igła z nitką. Nie wiem, co ma być oknem. Aha, to ma być oknem. Okej. I muszelki zostały. Muszelek to tu kompletnie nie widzę. Nie wiem, co oni uznają za muszelki. Może coś... coś jak wygląda jak kawałek czekolady. A, tutaj! Okej, okay. Taka bransoletka z muszelek bardziej. Dobra, igła z nitką. Tym raczej nie złapiemy świetlików. Tak mi się wydaje. Ej, piesku, chcesz, żebym poszła za twoją panią? Drzwi są całkowicie skute lodem. No to nie mamy raczej nic, co mogłoby pomóc. Chyba, że solą. Okej. Okay. Cóż za skomplikowany zamek. Widać, że wykonano go z wielką pasją. Aha, tu brakuje takiego kwiatka z tej strony. No dobra, to trzeba będzie znaleźć. Okej, okay, to gdzie możemy się teraz udać? Na dziedziniec podobno. A tu się świeci pewnie dlatego, że dublon. Właściwie to nigdzie nie ma za bardzo akcji. Tu coś jest. Please, can you help me? I've been up here so long. Jeśli otworzę klatkę, wszystkie kule wypadną. On coś trzyma, ale ja nie mam... jak mu tu pomóc chyba. Może gdzieś się po prostu pojawi jakaś... jakaś rzecz do wyszukiwania. Jakiś hidden object. Aha, bo to było to miejsce. Tutaj nic. Z biuro prawnika. No to nie bardzo. Mogę zrobić z igłą i nitką. Nie mogę tego zabrać po prostu ze sobą. Chciałam tylko sprawdzić moje dziwne pomysły.
Nie, mój skill się naprawdę pogorszył w tych grach. Już teraz nic nie ogarniam. Co ja mam zrobić? Dobra, może po prostu zobaczę podpowiedź. No to... Ale to dublon muszę dać, no. A oni chyba dają tylko kawałek historii. No, tak jak zawsze. Jeśli chodzi o dublony. Mom, please. You have to find the pact and cancel it. Dobra, poczekajcie chwilę, ja spróbuję ogarnąć, co mamy dalej robić i zaraz do was wrócę. Okej, już wiem, co mogę jeszcze zrobić. Mianowicie, co mam zrobić z tą igłą i nitką. Nie spojrzałam się na to, ponieważ nie zauważyłam, a świeciło mi się to i tak, bo muszę tu dublon wstawić. A po prostu rozerwana jest ta siatka. Mogłaby się przydać, gdyby nie była rozerwana właśnie. Dlatego jest nam potrzebna nitka. No, muszę wrócić jakby do klimatu tych gier trochę, bo się nie ogarniam dzisiaj tak bardzo. Dobra, została mi tylko igła i siatka na motyle, więc mam nadzieję, że teraz będę mogła złapać te świetliki całe. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Udało ci się znaleźć świetliki. Mam nadzieję, że będę mogła teraz wsadzić tutaj. O! Zabieramy lampkę za sobą. I mam nadzieję, że będę mogła rozświetlić sobie górę. Pewnie tu mam wstawić. A nie. Okej, okay. Co my tu mamy? Lepiej najpierw otworzyć zasłony. Świetliki bardzo chcą się wydostać na wolność. Okej. Okay. Mamy konika. Konik morski. Dobrze. Dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Aha, kolejny na dublon. Dobra, znam już zasadę. Bez dublona nie ma opowieści, ale nie chcemy na razie opowieści, bo chcę całościowo ją usłyszeć. Wy zapewne też. Wskazówka zegara blokuje dostęp do skrytki. A co to jest zegar w ogóle? No, tylko wygląda kosmicznie. Tu coś brakuje. Czy nie powinno być 6 przycisków? Mamy pióro. Jakieś tajne dokumenty. Nasz pakt. No to niestety nic ci nie da. Tak jak O'Malley mówił, tak się nie da zniszczyć paktu. Widzisz, trzeba było czytać razem ze mną, a nie. Herbata mi się skończyła, no. Dobra, mamy pakt Cori. Well, I had to try. There's no other way but to decipher the pact, to learn how to cancel it. No, niestety. Niemaletko w życiu. Dobra, co tu mamy? To jest zamknięte. A tu jest kolejny, tak, kolejna część. A to co? Coś utknęło w szynie dźwiczek. Jak to wyciągnąć? Igłą? Okej, zabieramy. A to jakiś kolejny pakt? Czy to jest? Pewnie, bo w sumie sporo tych paktów, tylko... puzzle mi się udało znaleźć. Ciekawe, do kogo należą te pakty. Cóż to? Co kryje się za tymi skalnymi szponami? Mrok i zło. Co za widok? Czuję na swojej skórze wiatr wiejący od morza. To ten przeklęty galeon, który nas tu przywiózł. To pewnie kopalnia, gdzie pracowali poddani Davy'ego Jonesa. To pałac Davy'ego Jonesa. To nic nowego. A to co jest?
Tu czegoś brakuje. Czegoś, czego nie mam. Tutaj jakby kartka jakaś wystawała z tego. No dobrze, to tu chyba już nic więcej. To pióro będziemy mogli wstawić do biura prawnika, ale nie mamy innych części, więc zróbmy najpierw to. To było chyba wieży paktu właśnie tu na dole. Tak. O kurczę! Rozszyfrowanie paktu, tak? Znajdź wszystkie pary takich samych liter. Nie każda litera ma swoją parę. Wszystkie pary takich samych liter. Ale tu mam jakby dwie już. Wstawiam. Czekajcie. Nie, ogarniemy. Czekajcie, spoko. Damy radę. Tutaj jest jedna. Tutaj jest druga. To wygląda jak A. To wygląda jak Q. Jak T. To chyba nie. Tutaj. Okej. Okay. Czyli te dwie jakby zostają. I teraz znowu parę, tak? O kurczę, bardziej skomplikowane znaki. To... To... Teraz tutaj jakieś odwrócone R. Jakieś dziwne ósemki. To nawet nie próbuję zgadywać. Okej. Okay. Poprzestawiaj litery zgodnie ze wzorem. A co ma być pierwsze? Chyba to. A ostatnie ma być to. Okej. To chyba pasuje. To będzie to chyba. Okej. Nie było trudne. Któż tu siedzi? O, gnom! Which act would you like me to translate for you? Hello, gnomie. Which act would you like me to translate for you? Proszę. A deal between Corey Black and Davy Jones. In return for not killing her mother, Corey Black agrees to serve Davy Jones as his maid from this moment until Davy Jones's pledge is fulfilled. Okay, czyli do końca jej życia? But it's not your... You haven't signed a deal like the rest of us. You're smarter than that. To save your daughter and all of us, you must find a way to fulfill the pact. I can't tell you much, but Davy's pledge has to do with a person. And she is in a very cold place. This might help you. Okej, bardzo zimny miejscu. Uuu, kwiatuszek. To pewnie ta chodzi o tą panią duch. Dobra, mamy kwiat. Okej, to już wiem, gdzie pójdziemy dalej. Ale zanim to nastąpi, to myślę, że skończymy sobie ten odcinek. Przepraszam, że on dzisiaj taki mało ogarnięty, ale jakoś się z powrotem... O, jakoś się z powrotem wczuję w tą grę. Mam nadzieję. Jakoś damy radę. Dobra, to by było na tyle ode mnie dzisiaj. Także dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Nightmares from the Deep 3. Cześć!